Co to się w ogóle stało? Ty jakiś taki cały jesteś, kurde. Gdzieś ty się szlajał. Co to jest? Może jakieś Włochy takie, w sensie takie paprochy takie jakieś ciemne. Coś ty w ogóle robił? Łeb masz rozbity z tyłu, ty coś ty. Huchnij. Żartujesz? Samochodem przyjechałem. Huchnij, mówię. Ja o czymś nie wiem? Nic nie powiem. Za nie mówiłeś właśnie? Nic nie robiłem źle. Blaska, ale wstąpiłem tylko na jednego drinka. Nie zrobię źle, nic. Więc moi drodzy, ja tutaj przepraszam was, o kurde, nie mam siły, widzicie, jestem tak osłabiony postem. Więc tutaj mam taki bardzo ładny ten... Może zemdlejesz w połowie tego, co może będziesz jadł. Zemdleję w połowie odcinka. Pani mi taka kochana w Nowym Sączu zrobiła ten mus jabłkowy z cynamonem. Pychotki. Bez cukru. Bez cukru, no. Jabłko ma cukier, ale to jabłko można. Tak? No Danielu tak, można dwa jabłka dziennie i dwa grejpfruty, tak mówią. Więc jabłuszko można, tu są podobno dwa jabłka zmielone i cynamonek. To udaje, że jakby jem i że mi to smakuje i że to jest wystarczające. Nie, w ogóle jest bardzo dobre. Więc tak, ja tu będę sobie jadł, a ciebie zapraszam, żebyś jakoś tutaj rozpoczął dzisiejszy odcinek. Ale o czym on ma być? No do tego cię zapraszam, zostawiam ci przestrzeń, wolność. I to jest właśnie to. Miało być konkretnie 20 minut i tak właśnie tutaj się wszystko zaczyna od musu jabłkowego. Będzie ci 20 minut, zobaczysz. Akurat. Mówię ci, będzie się 20 akurat, minut. Akurat, tak jak poprzednim razem. Nie, dzisiaj ja doprowadzę do tego, że będzie 20 minut, tak. Bo ja już temat mam, tylko czekam, czy ty jesteś w stanie coś wyprodukować siebie, czy nie. A jak nie, to ja oczywiście zaraz... Ale ty też w ogóle jakaś, no, jakiś nowy pomysł. Jaki pomysł? No, że ty ja teraz mam temat, ale ci nie mówię i... I teraz ty sobie radź i teraz zobaczymy. You are a rude, terrible person. Bo ja cię muszę pobudzać, sam powiedziałeś. Nie wiem, czy mogę to mówić? To mówiłeś to na kapitule. Chyba mogę to mówić, czy nie? Ale gdzie, co ja? Kiedy mówiłeś o różnych oczekiwaniach tam, co oczekujesz po przeorze, co oczekujesz po dyrektorze. Co się ty powiedziałeś, co oczekujesz po przeorze, ja ci powiedziałem, że ci się właśnie, myli. Bo ty nie masz pełni władzy, tylko jednak Marek jest przeorem, a ty nie jesteś przeorem i już nie masz pełni władzy, ale, tylko masz część. Ale tutaj ja mam władzę nad tobą, bo tu jest działalność kaznodziejska i tutaj ja rządzę tobą. Ale... Czy tak można o tym mówić? Właśnie to powiedziałem, więc można. Terrible person. Co ja chciałem? Nie. Uwaga, nie to chciałem. Nie, to jest nieważne, w ogóle ty masz jakiś problem z władzą. Are you talking to me? Przyzwyczaiłeś się przez 6 lat do władzy i teraz nie możesz sobie z tym poradzić. Co ja chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć, że nie umiem nie mieć władzy. Dokładnie, nie umiesz nie mieć władzy. Nie umiesz być pod władzą. Więc czekaj, co ja chciałem powiedzieć? No właśnie. Także to ładnie wygładzam. Że powiedziałeś na tę rozmowę, myślę, że mogę to powiedzieć. No tak. Że jak mówiłeś o swoich oczekiwaniach względem przeora, ci powiedziałem, że się mylisz, bo nie chodzi ci o przeora, tylko dyrektora, to nie? Wtedy właśnie powiedziałeś, że ty potrzebujesz w swoim życiu kogoś takiego, kto cię będzie aktywował, inspirował, kto cię wydobędzie. Powiedziałeś, że realizujemy jako kaznodzieje, ja się z tym zgadzam oczywiście, 7% naszego potencjału kaznodziejskiego, co nie? I że właśnie ty potrzebujesz kogoś takiego, kto cię będzie ten. No to... No ale ja mam tak, że to nie tak, że ja potrzebuję mieć bicz nad sobą. Jaki bicz? Jestem po prostu jak dolany przy łóżmi. Tylko potrzebuję kogoś, kto zagra pierwszy dźwięk, a potem ja już wiem, no to, jak grać. Kurde, gram ten dźwięk od 26 odcinków. Czy iluś tam? Dźwięk pod tytułem Adam Szóstak. Zagrałem pierwszy dźwięk. Bo... O właśnie, tego nie zrobiliśmy w poprzednim odcinku. Ojciec Adam Szóstak. Tomasz Nowak. Zadowolony? Ale nie zrobiliśmy tego. Nie zrobiliśmy, to prawda. Ojciec Tomasz Nowak. You are rude. No tak. Już tak? Czołówka? Okay. Tak od razu? No, może być. Może być? Tak. No i tak już ile trwa? No tak, bo 5 minut. Musimy się wyrobić 20 minut. Czołówka! Dobrze, moi drodzy, więc jak widzicie, czołówka nie trwała zbyt długo, bo nie zjadłem jeszcze swojego musu. Bardzo dziękuję tej pani z Nowego Sącza. W ogóle, przepraszam, tylko wtrend taki mały, bo oczywiście musimy zabrać trochę czasu. Chciałem bardzo serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy na początku Wielkiego Postu, bo jak to oglądacie, to już jest chyba piąta niedziela, więc to już tak końcóweczka. Więc tym wszystkim, którzy na początku Wielkiego Postu wysłali mi różne słoiki z leczami, z bigosami i tak dalej, aczkolwiek. Myślę, że 30% tego, co mi wysłano, to nie były potrawy, tak? Na Poznaniana. Jem takie leczo, nie? Napisane leczo na Poznaniana, nie? Jem.
No ewidentnie czuję tam tłuszcz, ewidentnie czuję tam, że tam jest taki jakiś mięsny posmak, nie? Znaczy nie było mięsa, ale absolutnie, nie? To na pewno nie było postne. Więc takie no, ale ważne było, więc jadłem. Ja to tak samo jak wiesz, kiedyś przejmę. Jakby w czasach hipisowskich, jakby byli moi koledzy, koleżanki wegetarianie pierwszego pokolenia, że ten, że rodzice tak mówią, a to ja ci tu zrobię takie bez mięsa, nie? I na przykład gotowali rosół, tylko że mięso wyjmowali. I myśleli, że to jest wegetariańskie. Ale to jest tak, ale to jest standard. To co to jest, jak się w domu ktoś mówi, a ja nie jem mięsa, to mówi mój o mnie. Tak. Więc tam może to tak było, że zrobili leczo na mięsie, a potem wyjęli, wiesz, mięso. Tak. Ale wiesz, tam takie oka tłuszczu pływały, wiesz, w ogóle w tym leczo. Nie? To nie mogło być. Nie, w sensie jarskie. Tak. Ale to w ogóle też było takie. Miałem takiego kolegę punkowca. No. I on na przykład nie był wegetarianinem, ale miał taką zasadę, że... Dziękuję. Że nie jadł tego, co jeszcze rano biegało po podwórku. A wczoraj? I pamiętam, byliśmy na obiedzie na pielgrzymce właśnie hipisowskiej i był jakiś kurczak i on mówi, przepraszam, czy ten kurczak jeszcze rano dzisiaj biegał po podwórku? No i pani chciała się przymilić i mówi, tak, świeżutki. Aha, to nie. To nie. A jak byłby wczoraj, to by zjadł, tak? Tak. Bo miałem tylko jedną. Bardzo strategia. Miałem innych kolegów, co mówią, nigdy nie odmawiam pacierza i alkoholu. Na przykład. Ja takie proste mieli różne zasady. Wódki i brewiarza nie odmawiam. Tak. Więc dobrze, czy ty masz jakiś temat odcinka, czy mam go zapodać? No zapodaj już, bo ty ten dźwięk potrzebuję ja. Aha. To chciałem cię zapytać, a w ogóle czekaj, bo już jest, my to nagrywamy, to jest ile? 2 tygodnie prawie, nie? No półtorej tygodnia. Czego? Wielkiego postu. Półtorej? No było, no tydzień i pół, nie? No jak to? Od Popielca, no jakże. No teraz idzie... Druga niedziela jest odcinek jeszcze wcześniejszy, jeszcze wcześniej. No ale jutro jest druga niedziela, czyli minęło półtorej tygodnia Wielkiego Postu, jak to nagrywamy. Nie, trzecia była w tydzień. No jak? Dzisiaj! Nie kiedy oni to oglądają, dzisiaj! Dzisiaj jest... Tu gdzie jesteśmy, osadź się w rzeczywistości. Dzisiaj jest sobota. No więc mówię, minęło półtorej. Że tydzień i pół. Więc były już 2 piątki między innymi, nie? Tak. Wczoraj. Powiedz mi, bo lubisz w ogóle Drogę Krzyżową, czy nie? Raczej nie. O. Znaczy nie jest mi bliska. Nie jest ci bliska? Nie. A to bardzo ciekawe. Natomiast staram się. Bo chciałem cię zapytać, czy masz jakąś swoją ulubioną stację Drogi Krzyżowej, która właśnie jest ci bliska? Aha, ze stacji, tak, no tak. Tak, a możesz powiedzieć o niej trochę i dlaczego? A ciekawe to. Mam... A byłeś już w tym Wielkim Poście na Drodze Krzyżowej, czy nie? Nie byłeś. Nie, bo bezbożnik. Przyznam, że ten... Bezbożnik. Nie, bo przyznam, że to nie jest mi bliskie. Ja wolę na przykład adorację, krzyża... Tylko nie powiedz mi, że wolisz gorzkie żale. Nie. Bo ja gorzki żal to po prostu do żywego nienawidzę. Nie, no na przykład jak pani Antonina Krzysztoń kiedyś nagrała Gorzkie Żale, no, to... to wtedy pamiętam, bo nie mogłem znieść nigdy gorzkich żali, ale wtedy usłyszałem, jak ona to nagrała i wtedy mówię, wow, Gorzkie Żale jest git, to ja pójdę. Widocznie byłem niewierzący. I potem... I wytrzymałem 2 minuty, jak panie zaczęły tam z mojego kościoła parafialnego, to nie dałem rady. Estetycznie nie dałem rady. Kontynuuj. No to mów. Więc moja... jeżeli miałbym powiedzieć na to pytanie... Masz tak 3 minuty. No. To jest Weronika ociera twarz Panu Jezusowi. A wiesz, że tak myślałem, że tak powiesz? A skąd? No nie, tak przypuszczałem. Tak? Do ciebie tak to jakoś tak pasuje. Ale bardzo mi się spodobało to, powiem takie coś, że no, podglądałem kiedyś, jak była ekumeniczna pielgrzymka do Ziemi Świętej z naszej archidiecezji łódzkiej. Pod przewodnictwem. Z Ryszardem? Tak. No. I właśnie innymi duchownymi też. I prowadzili właśnie Drogę Krzyżową. I taki, chyba to był pastor Kalwiński. On specjalnie sobie wybrał. Mówimy o Drodze Krzyżowej. Blizuje mus. Dobrze. On specjalnie sobie wybrał właśnie tą stację. Weronikę. I powiedział tak. Wybrałem z 2 powodów. Po pierwsze, my tylko wierzymy, że jest Biblia, na Biblii się opieramy, nie ma tradycji. I nie ma tej stacji w Biblii. A po drugie,
Co on powiedział? Że nie wierzy w wizerunki, no bo to oni mają jako Kalwini tylko krzyż. Taki bez pasyjki. No. Bez pasyjki, tak? Tak. Więc tak jakby, że oni są antywizerunkowi. I mówi, z tych dwóch powodów, dla których nie powinienem wziąć tej stacji, właśnie ją wziąłem. No to ładne w sumie. Tak, takie. Bo wydaje mi się, modliłem się i wydaje mi się, że to, co jest w tej stacji zawarte, jest dla nas bardzo ważne. O. I zaczął tam prowadzić to rozważanie tej stacji. Więc ja przyznam, jak punktowo wezmę, na przykład każdą stację z osobna, to ja lubię te stacje. Ale wiesz dlaczego, nie? Co? No bo to Biblia jest po prostu. Ty Biblię lubisz, więc... Tak, no. Ale bo, znaczy jakoś mi jest za szybko. Znaczy, bo ja w tym sensie na przykład Drogi Krzyżowej nie bardzo lubię. Tak. Że to tak idziesz... To było na przykład takie trudne. Pamiętasz, jak byliśmy w Rzeszowie na misjach? Tamta Droga Krzyżowa była taka. Nie, właśnie taka na szybko. Taka, nie? Taka była, no. Tak, tak. To chociaż, było. Nie, powiedzmy tak. Jak czasami sam odprawiam sobie Drogę Krzyżową, to lubię, jak jest szybko, ale w takim sensie tajemnica, prawda, która mi się odsłania, ale też jakby mam potrzebę tak jednak się zatrzymać. Jakbym na przykład jedna stacja była na całej drodze krzyżowej, to by mi lepiej pasowało, żeby się na tym skoncentrować. Przeleci. Tak. Bo mi się przypomniała anegdota. Taka prawdziwa. O ojcu Feliksie. Bednarskim, nie? No. Ojciec Felix, mieliśmy takiego ojca, zmarł w bardzo podeszłym wieku, tam miał 95 czy 6 lat jakoś, tak? No jakoś tam po 90 już był. Bardzo barwna postać naszego zakonu. Ojciec Felix swego czasu był tłumaczem świętego Tomasza z Akwinu. I ojciec Felix, jak już był taki no, mocno schorowany, już nie wstawał z łóżka, w sensie mieszkał tylko w celi, u niego się w celi odprawiało msze i tak dalej. I też tam bracia chodzili, jak mieli takie dyżury, bo cały czas ktoś przy nim był, któryś z braci, mieliśmy takie dyżury po 2-3 godziny. To mu tam różnie, albo się z nim modliło, albo ktoś mu książki czytał, on lubił, jak się mu gazety też czytało i tak dalej. I ojciec Grzegorz Szanowski do niego czasem chodził czytać mu książki. Ja już kojarzę, i no. Między innymi czytał mu książkę hrabiego Monte Cristo. I tam są takie rozdziały, nie, teraz oczywiście wymyślam tytuły, ale gwoli przykładu, nie, powiedzmy tak, rozdział drugi, hrabia Monte Cristo ucieka w góry, to nie? I ojciec Felix, który słyszy takie, to jest takie trochę też takie dźwiękowe, nie? Rozdział drugi, hrabia Monte Cristo wyjeżdża w góry. To brzmi trochę jak tajemnica pierwsza, zwiastowanie Najświętszej Marii Panny. Więc kiedy ojciec Grzegorz mu czytał tę książkę, to zawsze było tak. Ojciec Felix tam leży, taki zasłuchany w historię i nagle zmienia się rozdział. I ojciec Grzegorz mówi, rozdział drugi, hrabia Monte Cristo wyjeżdża w góry. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, zawsze Felix od razu. No. Ale ja ostatnio oglądałem film hrabia Monte Cristo, dlatego tak? Z tymi górami to trochę tak mi nie po kolei było. No ale są tam góry, przecież na początku nawet są. Tak? No w pierwszym rozdziale są góry. A to ciekawe. No. Tam nie było w tym filmie. Przynajmniej ja nie zobaczyłem. A czytałeś książkę? Nie. A ja książkę czytałem, no. Widzisz. Dobra, ale miałeś mówić o Weronice. Się czyta, ale nie. Chciałem powiedzieć, że ten, że tak liczę też na to, z czasem, no. Tak, że ta Droga Krzyżowa się do mnie przybliży. Hmm? I że to będzie moja modlitwa kiedyś. Ale na razie rzeczywiście... Bardziej adoracja krzyża albo poszczególne tajemnice. Weronika. Minuta. Vera ikon. Minuta. Prawdziwe oblicze. Znaczy, że to jest też takie związane, że taka pieśń jest, która powstała kiedyś na fali wielbienia, na takich rekolekcjach na fali wielbienia. Jezu, pokaż mi mój grzech, bym mógł zobaczyć Twoją twarz. Jezu, pokaż mi mój grzech, zobaczyć Twą twarz. A potem jakoś mi to przyszło, że można też się modlić odwrotnie. Jezu, pokaż mi swoją twarz, bym mógł zobaczyć swój grzech. No i no jakoś to bardzo mocno. To też jest jakby, ja się dowiedziałem, że pierwszą ikonę, jaką się zwykle maluje, to jest właśnie oblicze Pana Jezusa, że to jest tak jakby od tego się zaczyna, że... A byłeś w Manopello? Byłem. Byłeś, tak? Widziałeś to? Ja nie byłem. Mówmy. Byłem, widziałem. Ciekawe. No, ale w każdym razie, że ten, że rzeczywiście to oblicze jest takim początkiem. Ja jakoś ciągle się czuję chyba na początku. Dlatego tak. Okay. No to się dobrze składa. Pod jakim względem? Z tym, co chciałem powiedzieć. A ty co, jaką masz ty? Bo ja najbardziej lubię stację, ja w ogóle lubię Drogę Krzyżową.
W sensie nie lubię gorzki żali właśnie takich tych innych. Na przykład też ten nasz kantyk tej Richie, nie? Też nie, nie przypadam. Natomiast drogi żółwą lubię. To nie lubię, lubię. Lubię też... Ja kiedyś sobie rozpisałem ten kantyk, tak po polsku. Aha. I te wszystkie jakby cytaty z Biblii na ten temat, rozumiem. To już mnie bardziej przekonało. A szczególnie lubię taką, bo nie przepadam za drogami krzyżowymi w kościele. Czyli właśnie tak jak tam byliśmy w Rzeszowie, bo to one są rzeczywiście takie, tam, takie na szybko i takie trochę jakieś takie. Natomiast bardzo lubię, jak są takie drogi krzyżowe w terenie, nie? Jak się gdzieś idzie z parafią, na przykład jak mam misję, bo też często tak jest. Bardzo dobrze wspominam taką drogę krzyżową w Wałbrzychu. Pewnie widziałeś też, mówiłeś kiedyś, że może oglądałeś na YouTubie, bo tam ktoś to ponagrywał. Ona trwała tam ze 2 godziny, nie? Tam w deszczu w ogóle taka, wiesz, ulicami po prostu miasta. I wtedy jest tak fajnie, bo jest ten czas, jak idziesz gdzieś tam, właśnie, że między jedną stacją a drugą jest przynajmniej te parę minut, nie? Żeby jeszcze z tą stacją jakby pochodzić, nie? Więc dlatego wolę takie chodzone. Ale lubię generalnie drogę krzyżową. Natomiast najbardziej lubię stację obnażenia Pana Jezusa. W sensie zdjęcie z szat, nie? I to się w ogóle zgadza z tym, co powiedziałeś. Tak, tak. Już mówię dlaczego. Bo dla mnie to jest ten taki moment, mnie to kiedyś zachwycił ten Grzegorz z Nysy, nie? Jak to komentował. Że to jest taki moment, kiedy Pan Jezus chce wrócić do raju. Że staje tak jak Adam, nie? Nagi. I Adam się schował nagi, bo się zawstydził tej nagości i tego, że jest grzeszny. A Jezus się nie chowa, co nie? I staje przed Ojcem i jakby mówi... A nie o to mi chodzi, właśnie nie. Tylko właśnie pokazuje to... Bo dla mnie ta nagość to jest oczywiście coś wstydliwego, nie? Czyli to są te wstydliwe rzeczy w człowieku. I jakby dzięki tej scenie Pan Jezus jako człowiek staje w tym wstydzie przed Ojcem i się nie wstydzi. W sensie nie ucieka z tym wstydem. To jest to, co mówisz, jakby, że jak go zobaczę, to on mi pokaże też właśnie tę moją słabość, tylko to będzie w jego oczach, w jego miłości. Nie? A my to mówiliśmy tutaj, czy nie mówiliśmy? Co? Tak właśnie jak ten marnotrawny syn wraca. I? To, że nim założy mu... Jakoś do mnie ostatnio to dotarło. Nie pamiętam, czy to mówiliśmy. Że ten, że jak wraca właśnie z tych świń, spośród tych świń, śmierdzący, brudny i ten, obszarpany, że żeby mu ojciec nie zakłada na te brudne łachy tej nowej szaty, tylko jak daje mu nową szatę, to najpierw zdejmuje mu... No ale gdzie to jest napisane, że mu zdejmuje? Nie ma, no ale tak myślę. I że jest ten moment taki nagości przez chwilę. Ale nie wiadomo, czy jest. No to co, zakłada mu to nowo na tą starą? No czemu nie? Na tą śmierdzącą, brudną sprzed świn? No Jezu, no. Znaczy, rozumiem twoją intuicję i twój sposób no, ale, myślenia. No, ale nie, że to mi tak jakoś, nie wiem, no, że jest ten moment taki... Tak. A to jest dokładnie to właśnie, stanięcie w tej takiej prawdzie, tak mówisz tutaj w wypadku Weroniki, nie grzechu, tak jak mówisz, nie, że widzisz mój swój grzech, tylko właśnie w miłującym obliczu Boga, to jest dla mnie bardzo ważne, że właśnie... Bo a to jest w miłującym obliczu Ojca. No, dokładnie. Wiesz, tak, no nie, no, że on staje nagi przed Ojcem. No dokładnie o tym mówię, nie? I daje się ubrać, tak samo ale daje się też rozebrać. Tak samo Pan Jezus staje przed Ojcem, nie? Dokładnie o to samo chodzi. A widzisz. Więc nie, właśnie dlatego to jest ciekawe, że to powiedziałeś, bo to się właśnie dokładnie o to mi chodziło. Że taki moment, że jak się widzi swoją własną słabość tylko swoimi oczami, to jest w ogóle nędza. Tak. To się można tylko po prostu załamać i w ogóle bez nadziei. I schować właśnie. I schować, tak, i schować krzaki. A tu koniecznie potrzeba zobaczyć oblicze Ojca. To a propos też, bo to właśnie mówiłem teraz, jak byłem w Sączu u was 5 tygodni temu, jak mówiłem o Tamar, co nie? To tam cytowałem, bo Tamar jak wychodzi tam, żeby załatwić swoje sprawy najważniejsze, czyli żeby tam w końcu być matką, to zakrywa swoje oblicze, co nie? W sensie, no bo chce oszukać tego Judę, żeby on nie wiedział, kim ona jest. Ale do tego jest taki bardzo ładny komentarz, że to jest tak jak w Psalmie 42, że Bóg jest zbawieniem mojego oblicza. To jest bardzo ładne wyrażenie w ogóle. Jakoś nie zwróciłem na nie wcześniej uwagi. Gdzie to jest? Psalm 42. Że Bóg jest zbawieniem mojego oblicza. Czyli jakby tym, kto może moją twarz uratować, to nie? A tak mówimy, nie? Straciłem twarz, szczególnie jak zrobimy coś złego, nie? To ten człowiek stracił twarz, nie? Mhm. Jakby jest taki już po prostu, no. Tak, tak. A to, ten, kto ci może uratować twarz, nie? Przepraszamy za tam różne odgłosy, no ale mamy takie, jakie mamy. Pod podłogą jadą tam różne szaszany. Próbują nam oblicze tutaj zniszczyć. No, ale właśnie, że Bóg jest zbawieniem mojego oblicza, czyli tą twarz mi przywraca Pan Bóg. I to jest właśnie to, że jak stanę z tą twarzą, nawet może szpetną i brzydką, nie? Taki Scarface, nie? To Bóg może to moje oblicze uratować. Jest 20 minut. Nie, ale jeszcze... Tak, dostajesz jeszcze pół minuty. A nie, więcej. Bo ja mam... Nie, bo to jest w ogóle bardzo to jest ciekawe. No. Się śmieję. No. Sylwia też się śmieje.
Nie, bo to nie można tak zostawić tego. Mów. Bo to widzisz, zagrałeś dźwięk? Potrzeba trochę improwizacji. Tak, ale nie można też rozlegać utworu nieskończonych, bo wtedy się robi nudny. Dlatego ja tu jestem strażnikiem teraz. Dawaj. No. Jam session. Dobrze. Nie, chodzi mi o taki moment, właśnie to też, właśnie to oblicze, jako kto mnie widzi, widzi ojca. Nie? Czyli właśnie, że też odsłania się ojciec przez Jezusa dla mnie. Jakby, że też to jest w tym obliczu, czy z Manopello, czy właśnie tym Weroniki, chusta Weroniki, nie? Też w tym sensie, że to jest nie ręką ludzką uczyniony obraz, nie? Tylko, że to jest odbicie. I to też jest takie ciekawe, że to właśnie te wszystkie takie rzeczy, że to tak naprawdę nie dałoby się na takim materiale tego odbić, tak dalej, prawda? Że to jest taki moment światła, że to jest jak prześwietlenie, jak się prześwietla, to Marcin będzie na tym więcej lepiej wiedział. Nie wiem, czy takie ze zdjęciami, czy coś tam, nie? Że naświetlanie fotograficzne, żeby na przykład ile musi być lumenów, żeby zdjęcie zaistniało na materiale, nie na papierze. Nie znam się na tym. Że to jest jakieś ogromne nasycenie światłem, żeby się to tak odbiło w sensie fotograficznym. No ale nie, no, że w tym sensie, że w tym obliczu Jezusowym jest Bóg, nie? Że tym samym to, co ty mówisz, nie? Odzyskanie oblicza. Tak, odzyskanie twarzy. Odzyskanie twarzy. I tym samym też jakby, no, że jak na nasze twarze się patrzy, jeżeli jesteś właśnie podobny do Jezusa, no to jakby też widać niebo. Ty zobaczysz to. Przez ich stronę. No, więc jest jakby ten moment też wglądu do Królestwa Bożego. Nie wiem, czy wiesz, że niektórzy bardzo lubią, jak ja porządkuję stół. Zawsze piszą, że porządkowanie stołu i okruszków wyjmowanie to jest takie premium. Premium to było też, jak ja jadłem ze stołu te okruszki. Ale tam z faworków. Jak nas uznali w ogóle za takich wielkich, że my się pączkiem podzieliliśmy, wiesz? Tak? Że to uznali za jakiś wielki gest. Jakby nie widzieli z tyłu, że tam było całe pudełko. No ale widzieli też niektórzy. To niektórzy tylko. Niektórzy. Tak mi się tego przypomniało. Zbawieniem waszego oblicza jest Bóg. Dla mnie to jest ważne, bo ja myślę, że wielokrotnie straciłem twarz w życiu. I pewne stracę jeszcze. Wielokrotnie. A On ci przywraca. Ale w ogóle to połączenie, wiesz, na przykład z tym pokaż mi mój grzech, zobaczę twoją twarz, pokaż mi twoją twarz, zobacz, że to jest taka prawda o twoim życiu, jakby związana z twoim obliczem właśnie. Z twarzą. I w drodze krzyżowej? Twarz. Nie, jakby mi tam, od razu mi korona cierniowa przychodzi do głowy i tam. Ale właśnie, na przykład te tajemnice bolesne różańcowe, ci się wiążą z drogą krzyżową, czy nie? Znaczy, no, muszą się wiązać, no bo to no, są... Ale nie, czy tak jakby masz takie, że... Nie. Nie. Osobno. Tak, osobno. Ja też mam osobno. To żeśmy tak tu doszli do wniosku, że mamy to osobno. Ale nie, ale na przykład, a jakbym tak spytał, a najdalsza, żeby tak powiedzieć ładnie, stacja, do której ci jest najdalej. Nie, ja tak nie myślę nigdy, ja nie umiem tak myśleć. Nie możesz tak myśleć? Nie, dlatego, że jestem optymistyczny człowiek. Nie rozumiesz. Na przykład, ja zawsze patrzę w dobrym kierunku. Nie umiem oceniać negatywnie. A nie bardzo, ale że ci nie pasuje. Nie masz tego? Nie. No ty jak ty nie masz, że ci czegoś nie pasuje? Nie pasuje. Przecież ty masz, że ci nie pasuje. Mi na przykład gorzkie żale, no to w całości, nie? Ale jak lubię drogę krzyżową, no to lubię jakby. Nie ma tam nic, co by mi nie pasowało. Tak, prawda? No. A co, coś ci nie pasuje do drogi krzyżowej? Coś ci, kurka, nie pasuje do drogi krzyżowej. No właśnie te upadki. Nie, upadki ci nie pasują? No. Że jakby ja nie wiem, o co chodzi w którym. Ja się tam próbuję zrozumieć to oczywiście. O co chodzi w którym? No bo, że są trzy, a... A co, ty nie masz... Może być jeden, nie albo siedem. Nie masz różnego poziomu upadków? No ale nie umiem uchwycić tego, w tym mam trudność. A co ty chcesz uchwycić? To chodzi o to, że albo masz słaby upadek, albo masz taki upadek, że już nie możesz się podnieść, albo taki, że w ogóle leżysz na glebie upadek, po prostu. No. Znowu upadek. Jakoś nie lubię tych upadków. Ja nie. Bardzo lubię. Tak? No tak. No to tu jesteśmy inni. Tak, żeby tylko tutaj. Nie. Już myślałem, że masz coś do drogi. Aha, bo nie lubisz tego, to masz coś do drogi. Żeby... No bo sobie nie radzę z tym. Rozumiem. Tak powiem. Nie no, to jest takie zwyczajowe, nie, no bo nie wiem. Ale mi się bardzo spodobało. No. I to, co robiliśmy na przykład w Rzeszowie na misjach, że nie czytaliśmy znikąd, tylko z głowy modliliśmy się. Ale co?
No drogę krzyżową. A to szczególne stacje. Kiedykolwiek czytałeś? No zawsze. Zawsze czytałeś drogę krzyżową? Pierwszy raz z głowy robiłem razem z Remigiuszem Recławem, jezuitą no, w wiem, Łodzi. Wiem, wiem. Nigdy w życiu nie czytałem drogi krzyżowej. I ten, i potem z tobą. Chyba, że swoją, ale... I potem z tobą, a kiedyś też sam. Ale... A w ogóle to widzicie, bo wyszły, bo moje, wszyscy czytają. Bo wyszły moje drogi krzyżowe. Sobie leży ten. Weź, podaj słońce. Drogi krzyżowe to się nazywa Drogi Miłości Ukrzyżowanej. Ojciec Adam Szustak, różne drogi krzyżowe, które były w internetach, na YouTubie. Pamiętacie, żeśmy się w pandemii szczególnie spotykali, to żeśmy się modlili. Więc jak ktoś by chciał sobie odprawić drogę krzyżową z tymi tekstami, to zapraszam. Taka książeczka, no. Fajne. Polecamy. A widzisz, ty masz jeszcze to na sumieniu. Na dadzą. A ty w ogóle chciałeś, żebyśmy razem wydali te drogi krzyżowe, ale ja nie mam żadnej drogi krzyżowej. To prawda, żalałeś mnie. A widzisz, o widzisz, o widzisz, o! I potem jest, że o właśnie, i że o. No dobrze. Ile to jest? 26? Przed 30 będzie. Chociaż tyle. Kochani, to był taki odcinek o obliczu. O obliczu. I Bożym, i naszym. I na gości. I spotkaniu. O nagich obliczach. No to takie ciekawe. Chyba. Chyba, że dla nas. Marcin, to widzę dzisiaj, to już w ogóle taki jest, widzisz, tak... Tęski za przyjaciółką Agnieszką. Ale co zrobić, no taka rola, że on tam musi patrzeć ten ekranik, wiesz. Nie zmienia kadru, tylko cały czas ma tak samo, nie? W sumie to on w sumie patrzy w nasze oblicza. W sumie tak. Bo my jego nie widzimy, bo tam zasłania go ta kolumbryna. Nikt nie wie, co widzi. No. Może jakieś tam miny robi dla nas? Nie, słuchajcie, kończymy. Bardzo wam dziękujemy za kolejne spotkanie. Poczekaj, bo to dzisiaj to jest... Piąta niedziela post, a to jeszcze nie jest palmowa. Palmowa będzie za tydzień. Dzisiaj się zasłania krzyże. Dzisiaj widać oblicze. Właśnie, zasłania się krzyże. Po to, żeby go szukać naprawdę. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. No, miejcie się dobrze i najlepiej na świecie. I jak lubicie drogę krzyżową, to odprawiajcie. Właśnie, to odprawcie. A jak nie lubicie, no to nic na siłę. W sumie. Nic na siłę, tak jest. To nic na siłę. Pa! Pa.